Witajcie! Serial Jurassic World Teoria Chaosu jest już dostępny w Netflixie i mimo, że jesteśmy ledwo po premierze pierwszego sezonu, to możliwe, że już całkiem niedługo doczekamy się pierwszych informacji o drugim sezonie serialu. Po finale pierwszego sezonu Teorii Chaosu mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Zanim jednak przejdziemy do spekulacji na temat drugiego sezonu, przeanalizujmy sobie cały wątek spisku sezonu pierwszego, który dla wielu, w tym mnie, był dosyć niejasny. Jest rok 2022. Departament Prehistorycznej Przyrody zajmujący się wyłapywaniem dinozaurów i ich relokacją prowadził nie do końca legalne działania w regionie zarządzanym przez Cabrera, dyrektora generalnego działającego prawdopodobnie na zachodzie Stanów Zjednoczonych. W serialu nie zostało określone, ile wpływów miał Cabrera, ogólnie jakie wpływy ma dyrektor generalny i jak duże są te regiony. Cała operacja polegała na sprzedaży dinozaurów na czarny rynek do wielu krajów, takich jak na przykład Malta. Pracownicy DPP anonimowo dostawali propozycje większego zarobku za nocne nadgodziny. Gdy Brooklyn zaczęła węszyć w tym temacie, Cabrera postanowił ją zastraszyć allozaurem, ale nie wszystko poszło po jego myśli i oficjalnie Brooklyn została zabita przez allozaura. Co ciekawe, Cabrera prawdopodobnie uważał całą sprawę za zakończoną i kontynuował swoje działania bez obaw, że ktoś bada jego tam szemrane interesy. Kilka miesięcy po śmierci Brooklyn zaczęło się polowanie na pozostałych członków szóstki z Nublar przez tajemniczą postać, która włada nad atrycyraptorami. I jeżeli wierzymy Cabrerze na słowo, to możemy założyć, że polowanie było przed nim ukryte. Ogólnie cały finał spisku jest trochę niejasny. Dlaczego Brooklyn pożyczyła pieniądze Daniela Kona? Kim jest ta kobieta, która włada nad raptorami? I po czyjej stronie stoi Brooklyn w ostatniej scenie serialu? Na te pytania póki co nie znamy odpowiedzi. I tutaj z pomocą przychodzi nam sezon drugi. Zacznijmy więc od tego, jaka mniej więcej będzie fabuła drugiego sezonu Teorii Chaosu. W finale pierwszego sezonu główni bohaterowie wsiadają na łódź, która odpływa prawdopodobnie do Europy. Więc jakie lokacje możemy zobaczyć w drugim sezonie serialu? Jestem prawie pewny, że zobaczymy znowu czarny rynek na Malcie, co otwiera wiele możliwości. Atrociraptory muszą być w jakiś sposób przekazane Sojonie Santos, która była w ich posiadaniu w Dominion. Wydaje mi się, że ich przekazanie z Santos może odbyć się na krótko przed wydarzeniami Jurassic World Dominion, ponieważ atrociraptory nie posiadały jakiejkolwiek więzi z Sojoną, w przeciwieństwie do ich wcześniejszej właścicielki, z którą ewidentnie zbudowały dosyć rozwiniętą więź. Zaryzykuję stwierdzenie, że nawet większą niż Owen i Blue. Myślę, że drugi sezon zacznie się krótko po odpłynięciu naszych bohaterów w stronę Europy. Będą oni musieli się ukryć na statku. Jeżeli założymy, że ten okręt przepłynie dłuższą trasę przez Atlantyk, to możemy zobaczyć atak mozazaura na łódź. Mozazaur w 2022 roku pływał po Atlantyku i zdziwię się, jeżeli twórcy tego nie wykorzystają. No chyba, że łódź odpłynęła ze wschodu, co jest moim zdaniem wątpliwe, ponieważ akcja pierwszego sezonu głównie działa się na zachodzie USA. Od drugiego odcinka akcja przeniosłaby się na ląd. Prawdopodobnie do jakiegoś portu kontrolowanego przez szemrane osoby. Być może znajdziemy się od razu na Malcie, w końcu było to centrum nielegalnych sprzedaży dinozaurów. Chciałbym też, żeby serial na przykład w trzecim sezonie odnosił się już do wydarzeń z Dominion. Tak jak pierwszy sezon obozu kredowego współgrał z pierwszym Jurassic World. Z mojej strony to tyle, do usłyszenia w kolejnych materiałach i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.